Pomimo Brexitu, Londyn jest domem dla 3,5 miliona gospodarstw domowych i 9 milionów mieszkańców. Codziennie na londyńskich budowach pracuje ponad 500 000 budowlańców. Na tym jednym z największych na świecie placów budowy swoje miejsce znaleźli Leszek z Limax, odwierty i wykopy, Sławek z KS Sypień, stolarka i budowlanka, Jacek z IBB, hurtownia budowlana oraz Marcin z ESS, stal na każdą budowę. To polskie ekipy w dużej mierze opanowały rynek budowlany i to Polacy budują Londyn. W programie przyjrzymy się z bliska ich pracy. Dziś w odcinku... Akurat no, to nie jest takie tanie, ale klienci mają wymagania, więc takie coś produkujemy. Dzisiaj akurat tak się wszystko skumulowało, że mamy trochę tam opóźnienie. Kilku godzin na tym i dzisiaj muszę się wyrobić wszystkim. Widziałeś? Takie tematy zrobiliśmy. I ta sama sytuacja. Oni wchodzą tu, my kopiemy następną. Tutaj z tej strony mamy wszędzie glinę, co napiera na nas. Trochę jak górnik, a no, też ze Śląska jestem, to pasuje, nie? Trzeba uderzyć młotkiem, nie? Teraz by to było. Gościmy u nas na jardzie naszych partnerów, a jednocześnie sponsorów naszej drużyny BB Boloni. Prezentujemy najciekawsze produkty z każdego z naszych dostawców. Układamy pianę w takie warkocze, jak powinno to wyglądać podczas montażu. Jest to około 3-4 cm szerokości. To jest monotonia, bo muszę dociąć 40 listewek takich samych. Podczas cięcia takich elementów trzeba uważać bardzo, żeby nie obciąć sobie palców. No, drzwi będą wracać do stolarni i będą dopasowane, będzie dopasowany kolor, tak żeby jedno z drugim się zgadzało. No, pierwszy samochód, który kupiłem za połowę płaty. Budujemy Londyn. Odcinek 5. W branży budowlanej nie ma czasu na przestoje. Czas to pieniądz. Dlatego ekipa Limax pod wodzą Marcina uwija się tak szybko, jak pozwalają im na to warunki. Projekt realizowany jest w dzielnicy St. John's Wood, gdzie dom sąsiada po kompletnym remoncie z 5 sypialniami, basenem i siłownią wystawiony jest na sprzedaż za 25 milionów funtów. Obecnie ekipa Limax jest na etapie kopania piwnicy oraz wymiany fundamentów. Tam zbrojarz kończy, znaczy tu kopiemy, tam zbrojarz kończy, także robimy dwa piny w międzyczasie, żeby się nie zablokować. Dzisiaj zalewamy tam stopę, jutro zbrojarze wchodzą, zbroją nam ścianę, zalewamy ścianę. W tym czasie mam nadzieję, że tutaj zdążymy już wykopać i uszykować zbrojarzom na piątek, wtedy będzie. I ta sama sytuacja, oni wchodzą tu, my kopiemy następną. Dobra. Muszę teraz chłopakowi od koparki zrobić miejsce, żeby mógł tutaj bliżej podjechać. Bo niestety jest tutaj bardzo ciasno. Uwaga teraz. Co, Karol? Pół metra ci starczy? Sprzęty stąd. Ja. Tu mamy właśnie tą ostatnią, jak widzieliśmy, jedną sekcję odkrytą. Teraz mamy skończone te dwie sekcje i zaczęliśmy kopać następną. I teraz nasz zbrojarz tam właśnie, zbrojenie będzie już praktycznie. Już jest w połowie drogi do skończenia. Dzisiaj zalewamy stopę, jutro chłopaki dorabiają zbrojenie i zalewamy ścianę. I wtedy możemy jechać następną sekcję. A w międzyczasie robimy w drugim rogu budynku następną część. Damian to jest nasz główny zbrojarz tutaj. Odpowiedzialny za wszystko. Razem z naszym pomocnikiem z Rumunii. Onucem. Na londyńskich budowach w polskich ekipach coraz częściej pojawiają się budowlańcy z Rumunii. Pomocnik Damiana pochodzi właśnie z tego kraju.
Cześć, Damian z tej strony. Tu działamy sobie fundamenty, robimy pod nowy dom, stary nowy dom. Podkopujemy się tutaj, robimy wymianę fundamentów ze starego. Tam jest część starego, nie wiem czy widać. Podkopujemy się tutaj, robimy nowe piwnice. Tutaj z tej strony mamy wszędzie glinę, co napiera na nas. Jest to wyparte tutaj takimi akrosami. Zabijamy zaś pręty dalej i posuwamy się do przodu. Bardzo powoli. Nie da się szybko tego zrobić. Teraz robimy tu fundament w takiej sekcji 1,20 m. Fundament w sekcji takiej 1,20 m. Żeby zalać fundament i tutaj pręty wystawiamy już do ściany, nie? W następnej sekcji będzie ściana wylewana. Tak samo trzeba zabijać tu pręty po kolei wszystko i tak to się odbywa. Tutaj jak widać, tu już jest z tej strony wylane i tak w sekcjach się posuwamy, nie? Tak jak zgodnie z planem. Tu z tej strony widać, może z tej strony taki szalunek widać z tyłu. Taką płytę dajemy, zalewamy. Cała wymiana fundamentów i idziemy w dół cały czas, nie? Cały czas w dół. To jest już ta niższa część basementu, tu nad nami będzie jeszcze wyższa, nie? No, to już jest ta niższa część, niżej już tu nie będzie akurat na tym basemencie. No, na tym basemencie to już by było ta głębokość, ale jeszcze dużo pracy przed nami tutaj. One wood, first straight bar, 12. Yes. And tego zawodu się nauczyłem w Polsce, wykonując dużo różnych prac z tym związanych, typu mosty, wiatraki, fundamenty pod wiatraki, galerie i wszystko co związane ze zbrojeniem w sumie to w Polsce przerobiłem. I też rok byłem we Francji na takiej dużej rządowej budowie. Pentagon budowaliśmy w Paryżu na Ballard. Trochę się człowiek nauczył tego zawodu. No i tak się jeździ po tym świecie. Ja to lubię, lubię bardzo, no. Lubię tą robotę. Chociaż mnie niekiedy denerwuje. No, ale coś trzeba robić. No, na przykład tak jak tu, muszę tego pręta tam wsadzić, ale jest już problem. Bo mi brakuje 2 cm jakichś tam śmiesznych, ale to daj mu smutek. Generalnie woda się leje niekiedy z każdej strony, no ale coś trzeba działać tutaj, nie? No jak pada, no glina wszędzie, buty mokre, wszystko, nie? I wszystko mokre. Buty 5 razy cięższe niż są. No i trochę jak górnik, a no też ze Śląska jestem, to pasuje, nie? No, ze Śląska. Tak, większość ja robię już w sumie odkąd przyjechałem. To już to parę lat trwa i tam działamy sobie tutaj. 6 lat. Tak, z małymi przerwami, ale tak to już 6 lat w sumie. Odkąd przyjechałem, to tu działamy sobie w Limaxie. Doświadczony pracownik jak Damian to prawdziwy skarb dla firmy o takiej działalności jak Limax. Lata pracy w zawodzie oraz fakt, że lubi wykonywać ten zawód, świadczą o tym, że o takich ludzi należy dbać. I tak właśnie dzieje się w firmie Limax. Przenosimy się z kamerą do głównej siedziby firmy KS Sypień, gdzie trwają prace nad kolejnym projektem. Sprawdźmy, cóż to takiego. W tej chwili wykonuję drzwi do szafy na ten sam projekt Hollywood Road.
Jak widzimy, tutaj już docięte są listewki pod kątem 45 stopni. Następnie listewki te musimy dociąć do następnych, kolejnych listewek już pod wybranymi kątami, jak widzimy na projekcie. Jest to zajęcie czasochłonne i wymagające dużej dokładności. Tak, jestem raczej osobą, która jest cierpliwa przy takich rzeczach. A to jest monotonia, bo muszę dociąć 40 listewek takich samych. Podczas cięcia takich elementów trzeba uważać bardzo, żeby nie obciąć sobie palców. Są to bardzo małe elementy, cieniutkie, wymagające dużej precyzji. Taki element, jak widzimy, dochodzi do ramy. Wszystko razem musi pasować. Takie elementy muszę dociąć około 40 sztuk na wszystkie drzwi. Drzwi jest 4, wszystkie są takie same. Więc muszę wykonywać, powielać swoje czynności wielokrotnie. I tak kilkanaście razy. Tak właśnie powstaje prawdziwe rękodzieło. Mozolnie, dokładnie, precyzyjnie i z dozą cierpliwości. Czekamy na efekt. Jak widzimy, każda z naszych maszyn jest podłączona rurami do głównego ekstraktora. Rury te oczywiście pomagają przy pracy w wymierny sposób. Nie ma zapylenia na hali. Nie jesteśmy narażeni na kurz z MDF-u, który jest bardzo szkodliwy. Oczywiście trzeba używać masek przy cięciu, ale przy tej mocy ekstraktora, który my mamy tutaj, jest bardzo rzadko używamy masek ze względu na to, że wydajność tego ekstraktora jest bardzo duża. Jak widzimy, każda maszyna jest podłączona do rur, począwszy od każdej piły, od oklejniarki, od maszyny do cięcia forniru. Przejdziemy może na zewnątrz, zobaczymy cały ekstraktor. Widzimy tutaj cały silos. W silosie są zawieszone worki u góry, które działają, jak mój szef powiedział, jak płuca. W tych dwóch workach następuje wymiana podciśnienia, tam zostaje zbierany cały tłuszcz z góry, który opada do worków na dole. Jest to konstrukcja, myślę, stosowana na każdej stolarni, większych stolarniach, większych fabrykach mebli. Jest bardzo, bardzo potrzebna, żeby użyć troszkę przy pracy stolarza. Jak widzimy, tutaj jest zainstalowanych 8 worków. Idealne warunki do pracy nad kolejnym rękodziełem. Mamy drobne opóźnienie z drzwiami. Przygotuj mi go pod finisz. Mamy go już w podkładzie, zabejsowany. Wystarczy go zmatowić. I za chwilę położymy na nim finisz, żeby to jutro się udało, żeby jutro pojechałem do drzwi. Mam czasu, mam niewiele, mam 2 godziny tylko, żeby zrobić dwie strony. Jak zawsze, wszystko na ostatnią chwilę. Chwilą sobie zrobiłem bejce na te drzwi wygięte. Yes, I see a king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. Jestem pomalowany, muszę szybko cieszenie, żeby przyspieszyć proces. I mam nadzieję, że się zrobimy. Dostaliśmy demowe drzwi do malowania. Bo najpierw przygotowaliśmy je pod malowanie, położyliśmy kolor. Później zabezpieczyliśmy go lakierem podkładowym. Teraz kolega właśnie przeciera je pod finisz i położymy lakier nawierzchniowy, który ma 25% połysku. Po położeniu podkładu musimy odczekać około 6 godzin, aż on dobrze wyschnie. Dopiero wtedy możemy przygotowywać element pod malowanie lakierem finiszowym, który też wyschnie około 6 godzin, 12, zależy od lakieru. Są to drzwi do szafy w sypialni, które jak najszybciej muszą zostać zamontowane na Chelsea w centrum miasta. Polskie ekipy regularnie ze sobą współpracują. Bogdan z ISS pracuje nad kolejnym ważnym projektem, którego zleceniodawcą jest KS Sypień do projektu na Chelsea. Mamy taką ramę wykonać z Mosiądzu. Tutaj mamy właśnie część tego, co spawamy. To jest 32x32 solidna sztaba Mosiądzu.
Akurat no, to nie jest takie tanie, ale klienci mają wymagania, więc takie coś produkujemy. To jest rama pod umywalkę, czy tam pod jakimś tam mebel łazienkowy. No jak widać jest spawana z solidnego bara. Klienci się zwracają się do nas o takie właśnie typu prace, ponieważ bardzo mało firm jest, które wykonuje właśnie takie spawanie metali kolorowych. Może nie metali kolorowych, bo metale kolorowe zaliczamy też aluminium, ale miedź czy mosiądz nie, tutaj w UK bardzo mało firm tym się zajmuje, więc klienci zwracają się do nas, my akurat to robimy i staramy się klientom udostępnić taki produkt. Mosiądz można pospawać trzema metodami. Można pospawać gazowo, można polutować mosiądz srebrem, można pospawać tą metodą MMA, czyli WRC z powarką, elektrodą otuloną i można to pospawać TIG-iem. Także mamy do wyboru. My akurat mamy TIG-a, dosyć dobrą maszynę, więc spawamy to TIG-iem. Tak, materiał jest dosyć gruby i bardzo jest ciężko rozgrzać, dlatego używamy TIG-a do tego, żeby po prostu błyskawicznie rozgrzać w danym punkcie i złączyć metale, bo mosiądz jest metalem, który bardzo szybko odprowadza ciepło i więc taką grubą sztabę jest niemożliwe pospawać metodą gazową, więc spawamy TIG-iem. TIG umożliwia nam rozgrzanie tego metalu bardzo szybko i w krótkim czasie i w danym punkcie. Tutaj jest pospawane wstępnie i wstępnie po prostu zaszlifowane grubą tarczą. Tutaj jeszcze będzie pospawane obrzeże, z drugiej strony tak samo i pod spodem tak samo i wstępnie wyszlifowane, później zapolerowane na mirror finish, na wysoki połysk. Doprowadzone do stanu takiego fabrycznego, można powiedzieć. Jak widać, rękodzieła rodzą się nie tylko w stolarni. Również w warsztacie spawalniczym może powstać prawdziwe dzieło sztuki. W ciągu 2 dni będzie rama gotowa, zapoliszowana i wysłana do klienta. Tak, pierwszą próbę zrobiliśmy na profilu otwartym. I tu jest jeszcze ten. O, tu jest jeden template, który od Sławka właśnie dostaliśmy i według tego template'a to musimy zrobić te wygięcia. Może przymierzę od razu, żeby sprawdzić, czy to w ogóle jest, czy to nie powinno być na przykład w kształcie prostokąta, a zrobiliśmy półokrągłe, nie? Różnie może być. Tu widzę, że ten kolega Bogdan, który jest bardzo dobrym fachowcem, marudnym, to jakoś to mu wyszło jednak. Ja tak pospawał, nie? To jest podstawa pod szafkę do łazienki na jakiś projekt, który nie znam adresu. To będzie wysyłane do niego na warsztat i to jest, na tym będzie usadowiona umywalka o zaokrąglonych bokach, jakieś drzwiczki. No. Prawdopodobnie będzie tam zlew do mycia. No. To jest to. Tutaj robimy jeszcze dla Sławka kanały na, to jest faza produkcyjna, więc to nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale to są kanały na szybę. To będzie mocowane prawdopodobnie do jakiegoś landingu albo do schodów i wpuszczane szyby, balustrady. No, to chłopaki już tutaj szlifują, polerują, także to powinno wyjechać jutro i mam nadzieję, że wyjedzie jutro. Przenosimy się z kamerą do siedziby IBB, do której szef Jacek w związku z organizacją meczu drużyny siatkarskiej IBB Polonia zaprosił swoich dostawców z Polski. Zapraszam w tej chwili do nas zobaczyć nasz yard. Dzisiaj mamy dość busy, dlatego że mamy wielu gości z Polski. Jutro odbywa się mecz naszej drużyny IBB Polonia. W związku z powyższym zaprosiliśmy naszych dostawców, producentów z Polski, również sponsorów naszej drużyny. Także zapraszam, za chwilę też przedstawimy naszych partnerów, a w tej chwili yard. Thank you.
z Polski bardzo dużo transportów to od głównego naszego dostawcy, firmy Atlas. Kolejnym naszym dużym dostawcą jest firma Śnieżka. Są to masowe produkty, chemia budowlana, systemy dociepleń, drylining tak zwany, czyli profile stalowe. De facto można powiedzieć, że wdrażaliśmy ten system montażu ścian gipsowych w Wielkiej Brytanii, ponieważ 15-14 lat temu dominowały tutaj konstrukcje drewniane, a więc jesteśmy w pewnym sensie prekursorem całej masy produktów, ponieważ filozofia firmy od początku jej powstania była taka, żeby sprowadzać materiały, które są inne, które są lepsze lub też materiały znane na rynku brytyjskim, ale po prostu tańsze. Duże ilości styropianu sprowadzamy. Jest to materiał w większości na systemy dociepleń. Systemy dociepleń w tym kraju można powiedzieć, że również byliśmy jednym z prekursorów, ponieważ w momencie, w którym się tu pojawiliśmy, były tego absolutnie śladowe, jednostkowe ilości. W tej chwili już są to sprzedaże tysięcy metrów kwadratowych. Jesteśmy firmą, która dzisiaj jest nie tylko firmą sprzedającą materiały budowlane, ale również prowadzącą budowy. I to trwało de facto od początku, od 2005 roku. Mogę powiedzieć, że kiedy startowaliśmy ze sprzedażą materiałów budowlanych, byliśmy w stanie zabezpieczyć materiały na około 20-30% klasycznej typowej budowy, a więc new build, a więc extension i remontów mieszkań i domów. Dzisiaj sami wykonujemy prace budowlane i możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie zaopatrywać w granicach 90% aż materiałów, począwszy od bloczków betonowych, od cegieł, poprzez poszycia dachowe, poprzez konstrukcję drewnianą, poprzez materiały wykończeniowe w postaci klejów, wylewek samopoziomujących, gładzi. Budowlańcy, którzy zdecydowali się z nami współpracować, są w stanie obsłużyć no, niemalże całą budowę. Zapraszam w tej chwili do środka. Zwiedziliśmy sobie nasz yard, na którym trzymamy produkty o bardzo dużej rotacji, szczególnie produkty masowe, głównie docieplenia, wylewki i kleje. Proponuję wejść teraz do naszego countera, do środka. Pokażę, jak wyglądają produkty, które musimy trzymać wewnątrz ze względu na ich specyfikę. Proszę zobaczyć, jak wygląda counter. W związku z brakami lokalowymi, z brakami magazynowymi, zawsze tego jest niewystarczająca ilość. Proszę zobaczyć na prezentację. De facto prezentacja produktów, narzędzi, poziomic, wzorników jest na każdej ścianie oraz na sufitach. To wynika właśnie z faktu, że dysponujemy określoną powierzchnią. Bardzo ciężko jest w Londynie się rozwijać. Bardzo ciężko jest pozyskiwać nowe lokalizacje. To jest bardzo kosztowne. W związku z tym musimy wykorzystać do maksimum powierzchnię, ekspozycję, jaką mamy. Myślę, że dobrze byłoby też zobaczyć kolejne pomieszczenia. Jak wspomniałem, powierzchnia wykorzystana jest absolutnie w 100%. Właściwie nie ma wolnej ściany. Możemy też pójść do pomieszczeń magazynowych, gdzie trzymamy bardziej drobne rzeczy i bardziej wartościowe. Właściwie ciągi nasze komunikacyjne wszystkie są wyłożone materiałami i produktami. Gdzie nie spojrzeć, w którym miejscu nie zaglądnąć, jesteśmy otoczeni produktami, które są składowane. W Londynie ciężko jest o dużą powierzchnię, dlatego każdy centymetr jest na wagę złota. Ekipa monterów z KS Sypień pracuje nad ostatnimi szlifami projektu na Chelsea. Termin zbliża się ku końcowi, co oznacza duże napięcie, aby wszystko było tak, jak życzy sobie tego klient. Dzisiaj ma się odbyć między innymi montaż drzwi, które w stolarni malował Kacper. Wszystkie gniazdka, włączniki do LED-ów, tutaj będzie telewizor, no na pewno jakiś komputerek będzie sobie stał, więc tutaj potrzeba dużo elektryki. Tu są, będą schowane bezpieczniki, sterowanie klimatyzacji, tu będzie safe pełen złota. Montuję drzwi, żeby to było schowane. Sufit założony, ramka założona i wystawia się te drzwi. Drzwi w ręku? Właśnie te. I będziemy mieli szafę w szafę. No teraz akurat w tym momencie
Już kończymy tę budowę. Przywożą właśnie wszystkie meble. To są już meble właścicieli. Nic urządzają ogólnie. Teraz będzie tylko rozmieszczanie wszystkich mebli, kanap, stolików. Jutro jakieś jeszcze popraweczki w sobotę i my stąd wyjeżdżamy. Koniec będzie tej budowy. Po następne zawiasy i później wstawię wszystkie zawiasy, zamontuję, powieszę wszystkie drzwiczka, poustawiam i wtedy mam pewność, gdzie który uchwyt idzie. Mam ostatnie prądy do zamontowania. Tu mam takie specjalne urządzenie do rozkręcania zawiasów. To jest specjalna taka maszynka firmy Blum, która jest pionierem w zawiasach i prowadnicach do szuflad, zwłaszcza do kuchennych. I tak to właśnie wygląda, że to wiertło mi wchodzi na odpowiednią głębokość, aby nie przewercić się na wylot i robi mi idealną właśnie dziurkę na zawias puszkowy, jak tamte. Odpowiednio sobie wszystko trzeba poznaczyć, wymierzyć. Ale to, że ciąga mi odkurzacz tej drody, to jest akurat już mój sam to udoskonaliłem, bo oryginalnie ta maszynka nie ma tego. Tak, tu będzie lustro, który będzie ukryty telewizor i Invisible TV. No już mamy tutaj ostatnie, zakładamy lety, ostatnie przewody. Na stolarni są urobione już drzwi, malowane. No i jest nadzieja, że jutro ta szafa będzie zamknięta i całkowicie gotowa. Wracamy do IBB, gdzie czekają na nas prezentacje nowych produktów. Gościmy u nas na jardzie naszych partnerów, a jednocześnie sponsorów naszej drużyny BB Bologna. Prezentujemy najciekawsze produkty od każdego z naszych dostawców. To jest piona Boramax 65. Wyróżnia się ona tym, że ma bardzo wysoką wydajność i krótki czas cięcia. To są dwa parametry, które przekładają się pierwszy na ekonomię, na tani montaż, ponieważ wydajność przekłada się na ilość zamontowanych metrów bieżących okna. Pianę przed montażem należy dobrze wymieszać. Używamy do aplikacji specjalnych pistoletów. My mamy dedykowane do tego pistolety marki Boramax, ponieważ mają one sprawdzoną jakość. Wiemy, że możemy na nich polegać, bo niewłaściwy pistolet też może zniszczyć nam po prostu parametry piany. Pianę mamy wymieszaną, wstrząśniętą. To, co też nie wszyscy fachowcy stosują, to jest woda. To jest bardzo ważna rzecz. Piany bardzo lubią wodę, utwardzają się, wykorzystując właśnie wilgoć zawartą w powietrzu. Jeśli tą wilgoć podamy im za pomocą atomizera, będziemy mieć dużo szybsze schnięcie, dużo lepsze, równomierne przyrosty i wydajność. To jest typowa piana niskoprężna, dlatego ona nie będzie bardzo przyrastać. Maksymalny przyrost to jest do 30%. Układamy pianę w takie warkocze. Jak powinno to wyglądać podczas montażu, jest to około 3-4 cm szerokości. Ważny dla montażystów jest czas schnięcia. Przy naszej pianie wstępny etap schnięcia to jest tak zwany pyłosuchość, tworzenie się na skórkę na pianie. To jest około 7 minut. To różni piany właśnie wężykowe, pistoletowe, iż pianę pistoletową można używać wielokrotnie i nie trzeba jej zużyć do końca. Po zakończeniu pistolet dokręcamy i w takiej pozycji wartałoby zmienić puszkę na pełną lub przeczyścić czyścikiem. Każdy montażysta, który pracuje na co dzień pianą, zauważy różnicę i wynikające korzyści z zakupu piany Boramax. Jedną z misji BB Builders Merchant na rynku brytyjskim jest wdrażanie nowych technologii i nowych produktów. Robimy to oczywiście dzięki naszym partnerom i producentom. Chciałem przedstawić panią Basię z firmy Atlas, która właśnie po raz pierwszy przywiozła nam nowy zupełnie produkt. Jest tak nowy, że sam po raz pierwszy mam z nim kontakt. Jest tak rewelacyjny, że firma Atlas zdecydowała się nazwać go nową wersją złota. Jest to produkt GTA, jest to produkt polimerowy, jest to produkt zastępujący do
dotychczasowe rozwiązania wykończeń ścian wewnętrznych, a więc produktów głównie gipsowych, jest absolutną alternatywą dla brytyjskiego produktu o nazwie Multifinish, jest totalną alternatywą dla produktów akrylowych, ready mix tak zwanych. Wydajność jego wynika z faktu, że w sposób technologiczny przynajmniej od 8 do 10 razy jego konsumpcja na ścianie jest mniejsza od produktów typowych. Pokażę, jak łatwy w użyciu jest ten produkt. Przyznałem się już raz, przyznam się po raz drugi. Będę to robił po raz pierwszy, więc sprawdźmy, jak wygląda aplikacja tego produktu. Nanosimy go wałkiem. Dobrze jest mieć wałek z tworzywa sztucznego. On po prostu lepiej się zachowuje, mniej wchłania i mniej zostawia na sobie, a więcej na ścianie. Tak, będziemy zanurzać, tak. Nie rozmieszaliśmy sobie tego wcześniej, ale nie szkodzi. To jest kolejna nowość. Zwykle gładzie nanosiliśmy pacami. Aktualnie, jak widać, możemy to robić wałkiem. Nanosimy warstwę, nadamy jej troszeczkę większą grubość. Pięknie, sama przyjemność. Zostanę prawdopodobnie szpachlarzem. Sprawdzimy w tej chwili, jak wygląda kwestia. Cały czas jest rzeczywiście mięciutka, gotowa do pracy. Nadawanie idealnej gładkości. Możemy zobaczyć, że wydajność jest rzeczywiście olbrzymia, ponieważ warstwa, którą w tej chwili nałożyliśmy, jak sądzę, jest dziesiątą częścią milimetra. Wracamy na Chelsea. Nadeszła długo oczekiwana chwila. Monterzy z KS Sypień będą montować drzwi do szafy. Patrz, wpuść go. Fajniejszy moment, czyli zakładamy drzwi do szafy i będzie już zbliżało się do końca. Lata w prawy. W końcu przyjechały drzwi, to można powykańczyć szafy. Ostatnia w sumie z takiej czynności przy budowaniu szaf to właśnie drzwi pozawieszać, poustawiać ładnie. Najważniejsze, żeby szczeliny dookoła były ładne, równe, mniej więcej po 3-4 mm. Będzie pięknie. Tu w tej sytuacji mamy na tyle czas, że nie dojdziemy ani szybokrętem, ani wkrętarką na wprost, więc wtedy używamy takiego kątowego i sobie możemy spokojnie przykręcić. W ten sam sposób będziemy te drzwi regulować. No to tutaj mamy gniazdko porobione, to jest sobie panel. Za tym mamy wszystkie kable i jeszcze to też zakrywamy. W tym panelu już mamy ładnie wykończone dziury na palce. Powyciągać. Po prostu to jest Londyn, tutaj kabla się nie żałuje, no. To jest Londyn. To jest wszystki stan. Made in Britain. Słuchaj, no ja za... Wspieramy tutaj się gospodarkę, słuchaj, nie? No. Jest łatwiej się żyje. Żyje się łatwiej, no. Pierwszy samochód, który kupiłem za pół wypłaty, kurde. W Polsce musiałbym pracować na niego normalnie... ze 4-5 miesięcy. Tutaj za pół wypłaty samochód. No, lepiej, żeby teraz, lepiej, teraz żeby... nic nie pękło. Właśnie. Nie za długie to? Przyjdzie taki elektryk, cię poucza. O co to jeszcze te drzwi? No, drzwi będą wracać do stelarni i będą dopasowane, będzie dopasowany kolor, tak żeby jedno z drugim się zgadzało. W tej chwili to jest za duża różnica jednej strony i drugiej. Nic, wszystko zwalimy na Kasperka.
Piękny początek dnia, skończył się niezły. Podczas malowania wkradł się mały błąd dotyczący kolorystyki, który doprowadził do tego, że dwa elementy na drzwiach różnią się odcieniem. Drzwi wracają do poprawki i jak najszybciej muszą wrócić na montaż. Czas goni. Sprawdzam tylko, co się dzieje, jak to wszystko wygląda. Ktoś musi, wiesz, ktoś musi czas do czasu pokazać się tutaj. Cześć. Cześć. Witam. Dużo jeszcze? Możemy odwiedzić bliżej jak dalej. To jest pozytywna informacja jak dla mnie. Tutaj zamykacie już wszystko, co? Tak. To mi się niesamowicie podoba. Te drzwi w domu sobie, kiedyś będę lub na to zmieniał, to w domu sobie zrobię ten mebel. Dla mnie to jest naprawdę... Najbardziej mi się podoba dokładność tych te łączenia i że wiesz, tyle list schodzi się w jednym miejscu i jest tak idealnie. To jest dla mnie naprawdę. I ten leciutki antyk z tym, nie? Ma smak. To ma naprawdę... To jest taka szafa, którą bym chciał mieć. Fajny projekt, klienci z drugiego końca świata, także jest to dla nas też jakieś doświadczenie, które pokazuje, że jednak London jest multi-culture. I tak, i trzeba na to uważać, bo czasami to, co mamy w głowie, nawet po 19 latach doświadczenia, niekoniecznie pasuje do oczekiwań klientów, niekoniecznie się z tym spotyka. Co później ma wpływ na długość kontraktu. Obecność szefa na budowie zawsze działa motywująco na ekipę. Przenosimy się do ISS. Czeka tam na nas Robert, który zawsze ma ręce pełne roboty. Pomiar i dogadanie się ostatnich szczegółów jakiegoś mostku przez rury na dachu. W sumie normalnie jeździ Bogdan na pomiary, ale ze względu na to, że jest trochę ten, za dużo pracy, kurde, jeden jeszcze jest chłopak na urlopie, to nie da rady. Dzisiaj muszę jechać osobiście, kurde. A dzisiaj akurat tak się wszystko skumulowało, że mamy trochę tam opóźnienie, kilku godzin na to i dzisiaj muszę się wyrobić wszystkim. Także mam nadzieję, że korki będą odblokowane na drodze, bo ciężko będzie. Fajnie by było, gdyby można było rzeką jeździć. Żeby mieć takie płetwy i rzeką fajnie by było. Ze wschodu na zachód rzeką, tylko czas tam kawałek dróżki, a tak to trzeba. Najgorsze jest przeprawa przez rzekę. Tak jak kiedyś przez te brody się przeprawiali starożytni, mieli ciężko, to teraz jest podobnie tutaj. Wschód jest trochę ubogi w mosty. O, i te bloki ludzie tutaj suszą, pranie suszą. I w przyszłym roku już ich nie będzie. Będą je tak powoli zdejmować na dół. One nie są stare, tylko oni mają przewidziane na jakieś tam... Bo tam było coś takiego, takie właśnie z takimi dziwnymi zjazdami. Jednym z klientów ISS jest KS Sypień. Polskie firmy wspierają się nawzajem na rynku. Robert przyjechał na kolejną wycenę na projekcie, na którym byliśmy już z kamerą. A tu jak zamykają się na to? Jak oni wychodzą? No cześć. Wiesz co, ja jestem tutaj na tej budowie. To jest chyba tak, tam jakiś balkon pęknięty u góry i jest wasza wywieszka KS Sypień. Dobra. Wiesz co, jestem. Nie wiem, jakim sposobem się zamknęli na zewnątrz, nie? Ale podobno są w środku, światło się świeci. Chyba się zamknęli od zewnątrz. Chyba, że jest jakaś specjalna teraz kłodka, że się zamykasz od środka, a wygląda jak na zewnątrz. Nie wiem, technika idzie tak do przodu, że zgubiłem się teraz z ostatnimi zamkami. Może tak być, że tam on jest od środka na klucz, a to się otwiera całe. To mi tak wygląda właśnie. Cześć, Maciek jesteś, tak? Tom. Czy Krzysiek? Tomek? Tomek. A miał być Maciek. Maciek jest w oficie. Chcesz te schody pomierzyć, tak? No chciałem, właśnie wezmę miarkę, bo ja jadę jeszcze do oficu do was. No. O, tak, są popak. Dobrze. Bo wiesz co, potrzebujemy taką, na jutro jest, mamy spotkanie z architektem, potrzebujemy wycenę, nie? Tak to ma wyglądać.
pokażę Ci zaraz miejsce. Na razie nie ma za bardzo do czego mierzyć, ale mamy plan i tego planu będziemy się trzymać, a potrzebujemy, żebyś nam przygotował taką, wiesz... Wycenę, według planu. Daj mi ten, ja sobie zrobię zdjęcia, tu wymiary są, no nie? I tylko pokażesz mi gdzie. Tu masz wymiary, wszystko jest podane, nie? I to jest, nie ukrywam, takie dosyć pilne, dobra, dobrze, się dało radę to przygotować. Bo jutro o 10 mamy spotkanie z architektem i wiesz, i fajnie było. Ja to dzisiaj w nocy zrobię, no. No super. Jak dotrę do domu oczywiście, nie? Do biura. Tak. No, ja też mam drugie spotkanie na drugiej budowie i tak kurczę, wiesz, z doskoku co prawda, ale... Wysokość, bo tu jest tak, zabieg do góry, no nie? Tak. Czyli tu masz dwa zabiegi. Tak, tak jest. I to chcecie metalowe całe zrobić? Metalowe, tak, i to ma być tylko karpetem obłożone później, nie? Aha. Tak sobie klient zażyczył. No i dobrze, to spoko. Czyli to, dobra, to ja to zrobię. To jest 16 stopni. I tu będzie tu co prawda spółko... jest finish pokazany jako solid oak, ale to jest zmienione i do wyceny karpet, to nie potrzeba, to mi tak później, no do wyceny to jest tylko tyle mi wystarczy, to w sumie... Czyli masz to ten, tak? No, okay. Ja to mam tam wymiary, szerokość jest standardowa, nie? A gdzie to będzie montowane? Chodź, ci pokażę. To jest. To wy macie jeszcze niżej. A kurde, widzisz to? Uwaga, jak, na głowę. Jak w fabryce Świętego Mikołaja. Wchodzisz jeszcze niżej. Tutaj nie będzie, tu będzie wszystko zalane, no nie? Beton. Nie, tutaj tylko my zabudowę robimy, nie? Ale tu na zewnątrz to, jest wyjście na... Aha, nie, to jesteśmy teraz... A nie, bo tu jesteście niżej i ta, dobra. Tu będzie tam wyjście, będzie, tu są drzwi. No. I tędy będzie wyjście. To na my zewnątrz, musimy... Nie? I tam jest, aha, tam, tutaj, dobra, to w kawałkach trzeba przynieść. Tutaj będzie murowana ściana, tu gdzie są te dwa posty, będzie taki lightwell, to będzie betono i to chłopaki ten, którzy, bo to robimy też tutaj, wiesz, z tym basementem walczymy do końca. Tam będzie jedna stal, która będzie podpierała te schody. No. Tutaj w tym miejscu niżej będzie druga stal. I tak jak ci mówię, że między tymi dwoma postami będzie betonowych bloczków będzie wymurowany lightwell. Czyli tu będziecie mogli sobie wetrzeć na tym, na tym schody. Czyli nie? Tu wchodzisz tutaj do ściany, tu będą stały na tym i tam zamocowane do tego, nie? Bo tutaj tu będziecie stawiać te. Tak. To do nich się nie za bardzo. No nie, tutaj no to nie. To tam musi być oparte i tu. Dobra. Tu pod schodami będzie, wiesz co, tu pod schodami będzie taki plantrum, nie? Gdzie będziemy mieli ten cylinder na ciepłą wodę, no. Kociołek. Nie, mi chodzi, że podparcie na przykład, wiesz, jakiś sam słupek czy coś takiego, nie? W razie gdyby było potrzeby. Na narożniku, jeżeli będzie potrzeba, tak, jak najbardziej, nie? Tylko, że tak jak ci mówię, mniej więcej w tej linii będzie ściana z bloczków betonowych pobudowana do samej góry, czyli tu w tym miejscu. I w tej ścianie, będziesz miał stal, na których będziesz. A tutaj ten bok? Ten bok. Też murowany czy? Nie, murowany będziesz do tego posta tutaj, a tu dalej już będzie szła partyszynka, nie? Partyszyna. Tak. I tu pod schodami wtedy będzie wygospodarowany. Ale to w razie czego można w partyszynie też zostawić słupek do podtrzymania. Można, który się schowa, tak, najbardziej. No. Bo to tam wiesz, z dziesiątki, tam z siedemdziesiątki tam. Jak najbardziej. Dobra, to tylko tyle, nie? Dobra, to do wyceny mi jest więcej nie potrzeba, ja to robię, tylko muszę tam zasuwać do... Super, ja uciekam, bo ja mam spotkanie na drugiej głowie, wiesz? Dobra, ja mam na głowę. To żeśmy się... przejechaliśmy kilka właśnie tych projektów i teraz... Czekaj, to jest left tutaj? Masz left, podoba mi się to. Jest kilka projektów i teraz tak, tutaj parę minut, tam parę minut, tu są korki. I widzisz, że jest godzina, która jest teraz? Prawie szósta. I uprosiłem ich, żeby mnie poczekali na mnie w biurze. Kacper, wiecznie uśmiechnięty Kacper od Sławka. On jest spoko, bardzo przyjaźnie nastawiony chłopak, więc prosiłem go, bo nie chciałbym wracać jutro tutaj. Ja chcę im zostawić to, co jest pilne. Klopony się ubrudzą. O, świeżutki wypastowane w tym samochodzie. Kurde, no tu jakiś... Nie, no tu się nie wiem, czy coś mnie zarysować. Ciasne londyńskie drogi to norma i zmora kierowców. Robert, zanim skończy pracę i wróci do domu, musi podrzucić do stolarni ramę z mosiądzu, którą wyspawał Bogdan. Kurde, jak zdrętwiałem.
Ja cię tyle godzin w samochodzie. Nie, to jest. O ja! Dobra. Chcę zobaczyć, czy ktoś jest w ogóle. Cześć Kacper, widziałeś kurę, cześć siamanko, dzięki, że ten. Więc co, przywieźli mi ten, wiesz te próbki, zachowałeś jakieś te próbki, czy nie? Chciałem zobaczyć kurde te próbki, mamy to i, sorry, ten. A, to z dziewczyną mówione jest, co ma. Dobra, już cię zawiążę, widziałeś? Takie tematy zrobiliśmy. Taka, ale nie wiem, czy, gdzie ona jest. To co może jest? Moja była maska taka wiesz. To było też to, ale to gdzieś tam. Według template'u było zrobione i template był jednak na tym był nie taki. Ja miałem te template'y przywiozę. Tutaj, nie? Ja bym wniosek. I to tylko przykręcę. Wezmę to. No, to jest, powiem ci, że to trochę ważnie. Panie, nie wejdą na to, nie? O. No co, no, wydaje mi się, że teraz będzie ok. Tylko template'a muszę przywieźć i sprawdzić, ale jak według tego zrobiliśmy, to powinno pasować, nie? Wczoraj uciekaliśmy właśnie na podstawkę do szopki ławienkowej. To jest na tej podstawie nie została na szopka ławienkowa, którą zrobiliśmy. Szopka jest w kolorze białym. A to na pewno. A to będzie antique glass. Jest teraz złoto, ale będzie to chyba ciemniejsze. Złote, a skoro? Złote. W kolejnym odcinku. Z powodu koronawirusa nasz system pracy diametralnie się zmienił. Generalnie staramy się unikać płatności gotówkowych. Dobra, dzięki. Płatność została pobrana. Teraz możemy przygotować towar, który zostanie bezpośrednio wydany klientowi. Witam. Zaplanowane było to, że będzie dzisiaj od rana z nami. Kabel management, rany, porządek w kablach. Żeby nie było możliwości, że coś przy rozkładaniu, no przy zjeździe maszyną, kabel hydrauliczny przewód zaczepił nam się o maszt i w trakcie zjeżdżania został zerwany. They do some temporary flats. The guys which working on site from Poland are living in here. On they are sleeping here. But now everyone is in Poland. They have even TV. They enjoy playing the PlayStation after work. I install these crossbars only to stop the movement left and right. And we're gonna put a new steel here. It's gonna be one level here and one more above. Six levels in total, about 60 flats. To jest master bedroom, można powiedzieć, były tutaj dwa pomieszczenia, ściana była przez środek pokoju. Wszystkie odcinki obejrzycie na City Heroes Club.